W ramach zajęć prowadzonych w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych oferujemy studentom również zajęcia z przetwórstwa i analizy lodów. Zajęcia realizowane są jako część technologii specjalizacyjnej oraz również jako osobny elektyw specjalizacyjny oraz elektyw kierunkowy dla szerszej grupy studentów. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z historią produkcji lodów, ciekawostkami, surowcami stosowanymi do produkcji lodów, technologią produkcji oraz szeroko pojętą jakością, wartością żywieniową i prozdrowotną lodów. Zajmujemy się też nowinkami, takimi jak lody rzemieślnicze, lody wegańskie. Oprócz przedmiotu jest też możliwość realizacji prac magisterskich, prac inżynierskich. Takie najciekawsze tematy, które realizowaliśmy w ramach produkcji lodów, analizy lodów, to były lody z dodatkiem beta-glukanu, lody probiotyczne, lody z zamiennikami cukru, lody wegańskie oraz lody piwne. Aby produkować dobre lody, konieczne jest odpowiednie zbilansowanie mieszanki, dobór odpowiednich surowców. Jeżeli produkujemy lody śmietankowe, ważny jest wysokiej jakości surowiec, mleko, śmietanka. Jeżeli to są lody owocowe, owoce również wysokiej jakości, możemy użyć owoców świeżych, owoców mrożonych, różnego rodzaju przetworów owocowych. Bilansowanie mieszanki polega na odpowiednim ustaleniu zawartości węglowodanów, tłuszczów, składników suchej masy. Chodzi o to, aby lody miały odpowiednią strukturę, konsystencję, odpowiednie cechy sensoryczne, ale również o sam proces technologiczny, ponieważ należy pamiętać, że zarówno cukier, jak i na przykład alkohol obniżają temperaturę zamarzania lodów, co jest dosyć istotne później w trakcie produkcji. Po odpowiednio zbilansowaniu mieszanki, wyliczeniu poszczególnych składników, poszczególnych surowców, są one mieszane. Jeżeli produkujemy lody w skali przemysłowej, taka mieszanka jest pasteryzowana, homogenizowana i poddana procesowi dojrzewania. Jest to dosyć istotny proces, który zajmuje około 4 godziny, temperatura około 4 stopnie Celsjusza, potrzebny po to, żeby stabilizatory napęczniały, żeby cała woda uległa wchłonięciu, tak aby później w gotowych lodach nie było wady chropowatości, kryształków lodu. Po procesie dojrzewania najważniejszy etap to zamrażanie mieszanki. Cała rzecz polega na tym, żeby w trakcie zamrażania mieszankę też napowietrzyć i mieszać. Do tego służą specjalne urządzenia zwane frezerami. Po zamrożeniu takie lody osiągają temperaturę około minus 3, minus 6 stopni. Jeśli to są lody cukiernicze, w zasadzie one są już gotowe do konsumpcji. Natomiast lody przemysłowe nie mogą być transportowane w takiej temperaturze, ponieważ to by negatywnie wpływało na ich kształt. Po prostu lody w trakcie transportu by się topiły. Dlatego tutaj dodatkowy etap zwany hartowaniem, który polega na zamrażaniu lodów do temperatury minus 25 stopni albo nawet czasami niższej. I w takiej temperaturze lody mogą być transportowane, przekazywane do lat zamrażalniczych w sklepach i możemy takie lody zakupić. Przy zakupie lodów warto zwrócić uwagę na to, jak wyglądają, czy opakowanie nie są oszczelnione, czy nie jest gdzieś zmieniony kształt, gdyż świadczyć to może o przerwaniu łańcucha chłodniczego i może być dla konsumenta niebezpieczne. Ponieważ o ile w lodach, w temperaturze, jaką osiągają lody, drobnostroje nie będą się rozmnażać, natomiast jeżeli tą temperaturę podniesiemy, już niestety tak, później ponowne zamrożenie może już stanowić zagrożenie, ponieważ drobnostroje będą obecne w tego typu produktach. Wybierając lody, warto także zwrócić uwagę na skład. Teraz szczególnie dużo się o tym mówi, żeby ten skład był jak najkrótszy, żeby składniki były wysokiej jakości, to znaczy w lodach śmietankowych, żeby była śmietanka, mleko, a nie tłuszcz roślinny oraz aromat śmietankowy. Nasi studenci w ramach przedmiotu produkcja lodów uczą się oczywiście bilansować składniki mieszanki lodziarskiej, produkują lody, również je analizują, ale jest tutaj możliwość też realizacji własnych receptur. No i studenci przychodzą z takimi recepturami na przeróżne lody. Na przykład produkowaliśmy lody szpinakowe, zadziwiająco dobre. Także to być może nawet jedyna okazja w życiu, żeby spróbować zrobić lody według własnej receptury z takich składników, jakie się uważa za słuszne, jakie będą dobre.
My takie lody później oceniamy, jest duża satysfakcja. Jedne z takich lepszych lodów to lody o smaku masła orzechowego, czy też właśnie wspomniane lody orzechowe. Studenci bardzo chętnie też wybierają różnego rodzaju sorbety, na przykład z zieloną herbatą, o smaku arbuza, o smaku mango. Także tutaj mamy szerokie możliwości produkcji różnego rodzaju lodów. Serdecznie zapraszam na zajęcia z elektywu produkcja lodów oraz na naszą specjalizację mleczarską, czy też przetwórstwa produktów zwierzęcych, w ramach których produkujemy lody, analizujemy lody. Zachęcam też studentów drugiego stopnia, jest możliwość realizacji prac magisterskich, w ramach których produkowane są lody różnego rodzaju, lody sorbetowe, lody z serwatką, albo też lody według własnego pomysłu. Thank you.